Chciałem podziękować wszystkim wspaniałym gościom, którzy pojawili się tutaj w siedzibie wydawnictwa, nabyli nasze ozdoby świąteczne. Dzięki Wam zdobyliśmy 1100 zł, które przeznaczymy na buty dla osób najbardziej potrzebujących. Ta atmosfera była wspaniała i to właśnie dzięki Wam. Chciałem też serdecznie podziękować wszystkim naszym gościom specjalnym, którzy się pojawili tego dnia na scenie. Przede wszystkim Jerzemu Brixowi, który jest współorganizatorem Zupy Wolności. Dziękujemy Ci bardzo. Wandzie Wasilewskiej, reportażystce Radia Poznań i działaczce społecznej, która oświetniła tutaj swoją obecnością nasz koncert. Monice Góralskiej, która zrobiła tutaj jedyny w swoim rodzaju pokaz pierwszej pomocy. Naprawdę myślę, że było to i kształtące, i zabawne. Dziękuję również Kinze Truneczek za to, że malowała tutaj te jedyne w swoim rodzaju mandale, z których część dochodu była przeznaczona właśnie również na buty. Dziękuję Mauryceu Majewskiemu, mój wspaniały kolega, który tutaj zagrał dla Was na trąbce. Jacek Hałas, mój sąsiad za płotu, który dał świetny koncert. Ja się bawiłem świetnie przynajmniej. Dziękuję też przede wszystkim Adze Ostrowskiej, która była współorganizatorką tego całego przedsięwzięcia. Wspólnie ze mną, której wysiłek myślę, że wszyscy oglądający te ozdoby świąteczne byli w stanie docenić, gdyby nie ona, nie pojawiłby się tutaj. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, będzie to impreza cykliczna. Wydarzenie kulturalne odbędzie się tutaj u nas raz w miesiącu, więc gorąco zapraszam na kolejne nasze przedsięwzięcia.